promy i przepłynąć na wyspę Uznam, ale tutaj mogą Państwo też sobie pojechać autobusem, nawet z dzielnicy nadmorskiej, linia A i linia B. One kursują w odwrotne kierunki, to są linie okrężne, ale każdą z nich dojadą Państwo właśnie przez tunel na drugą stronę pod sam dworzec główny. Tunel jednorurowy, proszę Państwa, średnica 12 metrów tylko, także troszkę jest wąsko, musimy ograniczyć też prędkość do 50 km na godzinę. W tej chwili obserwuję nasz 110 kamer, tak bym radziłabym uśmiechać się, żebyśmy ładnie wyszli. Tunel, proszę Państwa, został oddany do użytku w czerwcu tego roku, dokładnie 30 czerwca, także to sprawa całkiem nowa, jeszcze się nie nacieszyliśmy tym tunelem. Oczywiście jest to duża ulga dla przede wszystkim mieszkańców miasta, którzy codziennie musieli się przeprawiać na drugą stronę, a na przykład Bieliki były no, tam okupowane i długie kolejki niestety czekały wszystkich przejeżdżających, zmotoryzowanych oczywiście, bo piesi troszkę mieli lżej. Piesi zawsze na prom zdążyli, natomiast nie wszystkie samochody mogły wejść na prom o określonym czasie. I tu była w pobliżu właśnie alternatywna przeprawa dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich, przepraszam, spoza Świnoujścia i dla samochodów ciężarowych. Już teraz jej funkcjonowanie jest ograniczone. W zasadzie ograniczyło się tylko do przewożenia materiałów niebezpiecznych, których nie można właśnie tutaj transportować przez tunel. Lub jakieś takie ciągniki, jakieś dłuższe transporty. To oczywiście nie tutaj. Rowerzyści też mają zakaz wjazdu do tunelu. No i oczywiście piesi, tak? Piesi, pieszych i rowerzystów pakuje się do aut. To jest jedyny warunek, żeby mogli przekroczyć tunel. Tunel, proszę Państwa, zaczął się budować w 2018, także zajęło to nam 5 lat. Zostało wydrążone tutaj wszystko przez maszynę TBM, która przyjechała do nas z Chin, czyli maszyna drążąca tunele. Maszyna, proszę Państwa, przyjechała oczywiście w częściach, składała się ze 130 ponad części. Jak już była złożona, to miała 105 metrów długości i ważyła prawie 3000 ton. Po zakończeniu swojej pracy, a zrobiła kawał dobrej roboty, tak jak widać, po zakończeniu wróciła oczywiście do producenta, bo takie maszyny to są jakby robione na miarę, tak? Mają określone parametry i tutaj zostało to spełnione. Może kiedyś będziemy mieć drugą nitkę, bo ta na razie jest mniejsza, taka no wąska dosyć. I proszę Państwa, to już jest wyspa Wolin.